Boże Józefie, odszedłeś nagle i niespodziewanie w chwili, gdy Polska potrzebuje takich jak Ty. Byłeś dla wielu młodych i jesteś w dalszym ciągu drogowskazem, jak postępować, by być dobrym Polakiem i dobrym chrześcijaninem, kochającym Boga i Polskę. Ty, w chwilach, kiedy podupadaliśmy na duchu, przekazywałeś młodym polskie wiktorie. Grunwald, Kłuszyn, Osów. I to była podobna działalność Twoja do tej, którą wskrzeszał i robił Henryk Sienkiewicz w chwilach dla Polski trudnych. Ty byłeś bezkompromisowy, dla spraw bezkompromisowych. Jak mało kto poznałeś dobroci rządów komunistycznych i tę, co zgotowali dla polskich patriotów, to dzięki Tobie, pułkownikowi Kuntyńskiemu, Stefanowi Melakowi, powstał w sercu Warszawy pomnik katyński przy placu Zamkowym. Ty o niego walczyłeś z otwartą przyłbicą. Mężnie stawałeś w jego obronie wtedy, kiedy go chciano wyrzucić poza obręb zwiedzania i szlaków turystycznych. Nie bałeś się, mówiłeś prosto, zdecydowanie. Czym zaskarbiłeś sobie serca studentów, młodzieży, a także ludzi dorosłych. Byłeś i jesteś dla nas autorytetem. Żegnamy Cię i będziemy zawsze o Tobie pamiętać, Józefie, w modlitwie, we wspomnieniach, we wszystkich uroczystościach związanych z dziejami Polski. W imieniu Związku Więźniów Politycznych skazanych na karę śmierci w okresie reżimu komunistycznego profesora Józefa Szaniawskiego pożegna pan Witalis Skorupka. Szanowni zgromadzeni rodacy w tym smutnym dniu, chciałbym pożegnać Józefa Szaniawskiego profesora jako człowieka, z którym od lat związek, który istniał, a wymarł, łącznie z pułkownikiem Kuklińskim, który razem żeśmy przyjmowali go na zamku, jak pierwszy raz przyjechał do kraju, ten największy bohater XX wieku. Pułkownik Kukliński był wzruszony tym przyjęciem, że Związek Skazanych Rodaków na karę śmierci przyjmuje go na członka, na zamku. Prawie, kiedy powiedziałem, panie pułkowniku, pan zapłacił wielką cenę, ratując kraj przed węgleniem Europę. Myśmy czekali na śmierć po miesiącu, po pół roku, po roku, a pan czekał 10 lat, że pana rozpracują i będą rwali panu paznokcie w Moskwie. A pan uratował kraj. Pan jest bohaterem na miarę naszych największych bohaterów narodowych. Piotra Wysockiego, Trauguta, Łukasińskiego, setek tysięcy oficerów polskich, którzy składali na rzecz zaborców przysięgę, a łamali ją i szli i walczyli o kraj, o ojczyznę. Ginęli. Tu w kraju ginęli pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Albo szli na Syberię, albo szli na emigrację. Smutny ten był los naszego narodu przez 200 lat targowicy, cholernej targowicy. I moje pokolenie, 90 zaliczyłem, należy do młodszego pokolenia, które walczyło w latach okupacji. Byłem żołnierzem PDW. A pytacie, dlaczego pana nie zabito w 1945 roku? Bo zabiłem dwóch gestapowców, co likwidowali getto siedleckie. Bakci, bardzo w twarz, strzelali oni do mnie, a do nich. Ich życie uratowało moje. Bieruk ułaskawił mnie, ale mordowali moich oficerów. Giną
mózg narodu polskiego, bo jedni i drudzy dwa systemy mordowali nas przez wszystkie lata, a szczególnie w ostatnim okresie 39 rok i lata 40. Bezwzględnie mordowano nasz naród. I jak ten nasz naród się nie otrzęśnie, bo nawet ten profesor Szeniawski, który mówił o tej historii, z którym miałem bardzo blisko, organizowałem z nią Izbę Pamięci pułkownika Kuklińskiego na kanonie. I chcę do Państwa zaapelować. Stwórzmy komitet opieki nad Izbą Pamięci wielkiego bohatera naszego narodowego, pułkownika Kuklińskiego, który do dnia dzisiejszego się nie doczekał, żeby mu ojczyzna wystawiła prawdziwe, powiedziała prawdę o nim. I żeby młode pokolenie wiedziało, że Bóg, honor, ojczyzna, że targowica jest najgorszą rzeczą. 200 lat, obojętnie czy to była różowa, czy czerwona, czy niebieska, czy biała, zawsze sprzedawała ten kraj przez 200 lat. A ci, którzy myśleli o tej ojczyźnie, ginęli. Ginęli w okrutny sposób. A w ostatnich latach, od 1939 roku, mordowano nasz naród bez przerwy. Bez przerwy do dnia dzisiejszego. Jesteśmy świadkami, żyjącymi jeszcze świadkami tych okrutnych morderstw. Czas najwyższy skończyć z targowicą. Czas najwyższy, żeby konserwatorzy zrozumieli, że dobro ojczyzny jest najważniejsze. I zawołanie pod sztandarem biało-czerwonym. Bóg, honor, ojczyzna jest najważniejsze. Cześć Tobie pamięci, profesorze. Już z Tobą nigdy nie będę współpracował. Teraz profesor Jacek Wilczur z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki. Przyjaciele, sympatycy i wszyscy inni, którzy przyszliście dzisiaj tutaj na pogrzeb wielkiego człowieka, człowieka na miarę historii współczesnej Polski. Pracowaliśmy z Józkiem w tej samej uczelni i w imieniu tej uczelni ja dziś występuję przed jego trumną. Uczelni, która nazywa się Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, w której wykładał świętej pamięci Józef Szaniowski. Ponieważ większą część zawodowego życia przepracowałem w polskim aparacie ścigania zbrodniarzy wojennych. Nabrałem wiedzy na temat życia i umierania. I mogę dziś powiedzieć, po latach praktyki, przesłuchiwań świadków kilkudziesięciu narodowości, na okoliczność tego, co działo się na ziemiach okupowanej przez dwóch ludobójców, przez Niemcy hitlerowskie i przez Rosję stalinowską. Bowiem po tych latach pracy, pracuję i robię to do tej pory, równolegle z pracą wykładowcy na uczelni Józka, zrozumiałem, że między dwoma ludobójczymi systemami, hitleryzmem w niemieckim wydaniu i stalinizmem w rosyjskim, główna różnica polega tylko na różnicy w alfabecie. Ponadto cele były ich takie same. Zniszczyć cywilizację, do której my należymy i do której należą świętej pamięci Józef Szaniowski. Proszę Państwa, nie ma sposobu, do tej pory ludzkość takiego sposobu nie znalazła, mimo ogromnego rozwoju techniki, żeby o życiu, takim życiu, jakim było udziałem Józka Szaniowskiego, żeby o takim życiu móc powiedzieć na jednym wystąpieniu z okazji pogrzebu, żeby móc to przekazać na negatywie filmowym albo w rzeźbie. Takiego sposobu nie ma i nie ma możliwości wyczerpać w żadnym przemówieniu, nawet najlepszym przemówieniu, tak jak moich dwóch kolegów poprzedników, tego, co w człowieku było wspaniałego ponad miarę i na skalę epoki, w której on i my żyjemy.
I dlatego nie byłbym w stanie powiedzieć o nim, bo znałem go od bardzo dawna. Od 16 roku życia byłem żołnierzem. Kiedy był Armii Krajowej pod dowództwem Jana Piernika Ponorego, a kiedy przyszedł czas siedzieć za tamte rzeczy, to siedzieliśmy z Józkiem, tylko nie w tych samych celach. Proszę Państwa, wszystko to, co ten człowiek zrobił dla Polski racji stanu i dla zwycięstwa łacińskiej cywilizacji w Rzeczypospolitej Polskiej, nie żadnej innej, ale łacińskiej, z którą my się utożsamiamy. To, co on zrobił, to właściwie można powiedzieć, on wyręczał władze, te aktualne władze Rzeczypospolitej, które do tego nie przykładają ręki. Wykładaliśmy wszystkie te same przedmioty. Najnowsza historia polityczna Polski i politologia, ale to wszystko wokół tych spraw. Także jako fachowiec byłem w stanie docenić jego wiedzę, jego zaangażowanie i skalę jego ryzyka, bo zagłoszenie tego, co on głosił, umierało się od skrytobójczej kuli, albo topiono za to wiśle z kamieniem u szyi. Mamy tego praktykę. To, co on zrobił do tej pory, to, co zrobił do momentu odejścia z tego świata, zakładam, że to pozostanie w archiwach narodowych. Wszystko to, co on napisał, wszystko to, co powiedział, zostało nagrane i sfilmowane. Stanowić będzie majątek narodowy Polski. Bowiem z Józkiem, z którym znaliśmy się bardzo dawno, połączyła nas głównie jedna sprawa. Absolutne przekonanie co do tego, że naród polski nie nadaje się na naród niewolników. Środków materialnych, takich, jakimi dysponuje skarb, finanse, władzy polskiej. On robił robotę za tych, co na samym szczycie, za tych, którzy na spotkaniach z prezydentami, premierami naszych sąsiadów, sąsiednich pan, całują się, ściskają i zapewniają się o wiecznej miłości. Zupełnie tak, jak w okresie stalinowskim. A my wiemy o tym, my, którzy zajmujemy się sąsiadami zawodowymi, że przez publiczne całowanie się i nadstawianie buzi do obiektywu telewizyjnego nie załatwi się przyjaźni ani z ludobójcami ukraińskimi nacjonalistami, ani z ludobójcami litewskimi formacjami w służbie Adolfa Hitlera. Jedna tylko rzecz. Znaleźć sposób, mądry sposób, a jednocześnie bezkrwawy, żeby wyjść z tego stanu, w którym jesteśmy. On jest krzywdą dla tego narodu, ten stan i milczenie władz, zwłaszcza milczenie o naszych współczesnych sojusznikach, w cudzysłowie sojusznikach, a niegdyś naszych oprawców. Wojsko polskie, uważam, że niezależnie od tego, jak wygląda to wojsko w sensie jego biedy lub bogactwa, uważam je jako oficer rezerwy, że jest ono najpiękniejsze, najwspanialsze na kuli ziemskiej. Do czerwonego sztandaru, na narodu, za to wszystko, co zrobiłeś na tej ziemi i co pozostanie, niech ci święta, biało-czerwona ziemia lekką będzie. Często przypominał słowa, jakie w 1927 roku po sprowadzeniu na Wawel prochów Juliusza Słowackiego wypowiedział marszałek Józef Piłsudski. Te słowa niech wybrzmią też i dziś. Marszałek mówił wtedy: są ludzie i są czyny ludzkie tak silne i tak potężne, że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami. Profesor przypominał też słowa marszałka, który pod koniec życia powiedział: tak żyć, jak żyłem,
warto było. Panie profesorze, tak żyć, jak żyłeś, warto było. W imieniu rodziny głos zabierze syn pana profesora Filip Frąckowiek. Tato, w obecności twoich przyjaciół zgromadzonych tutaj chcę tobie podziękować za wszystkie wskazówki i za całą naukę, którą mi dawałeś na każdym polu. Za trudne chwile nad zeszytem od historii, za naukę jazdy samochodem, za to, jak chodzić po górach i za trudne rozmowy o Polsce. Dziękuję ci. Szczególnie księża, dziękuję za modlitwę za mojego tatę. Dziękuję Wojsku Polskiemu oraz dziękuję wszystkim instytucjom, które uhonorowały mojego tatę. Dziękuję także tym, którzy udzielili pierwszej pomocy w górach, gdy tata spadł. Dziękuję bardzo.